Siemka, z tej strony Chris. Zapraszamy na siódmy dzień tego turnusu. Zobaczcie, jak bawimy się na parku wodnym! Jest mega, polecam. My tu ledwo stoimy. Jak tam dziewczyny? Jak tam u was? No dobrze, dobrze. Jak się czujecie? Ja się czuję bardzo super, jest cieplutko, no i przyjemnie jest tak sobie poleżeć i chillować. Jak tam dziewczyny, jak tam u was? Żyjemy. O, żyją, jest dobrze. Tak. Tak? Dobra, i niezmęczony siódmy dzień obozu? Nie. Da się przeżyć. No dobra, a co wam się najbardziej podobało w trakcie tego turnusu? Nie wiem, wszystko jest fajne. No, Nie, tam banan jest najlepszy. Kasia, powiedz wszystkim widzom, od kiedy z nami jeździsz? Od 7 roku życia, ale nie wiem, który raz jestem, bo przeważnie chodziłam na 2 turnusy w roku. Odpowiadamy, Kasia ma teraz 11 lat. 17 w tym roku. Trochę minęło. Ja pozdrawiam moją mamę i mojego psa. Okej, okay, a ty? Ja pozdrawiam całą moją rodzinkę. Ja bym chciała pozdrowić mamę, tatę i rodziców. Ja też pozdrawiam moją całą rodzinę i najbardziej pozdrawiam moich rodziców. Dzisiejsze hasło dnia to Bździungwa. Witam, ogólnie to mnie nazywają Łysy. Przyjechałem spod Szczecina, jest bardzo fajnie. Pozdrawiam mamusię i tatusia. No i Narka, trzymajcie się, rodzice. Pozdrawiam całą rodzinę, przyjaciół i tyle. Zobaczcie, jak bawimy się na mega ślizgu. Wild and free in this dance of passion, it's just you and me. We lose control. Jest to jedna z najbardziej dynamicznych konstrukcji, jakie są na obozie Radzos Fan. Czy to jest jedna z twoich ulubionych atrakcji? Autentycznie tak. No mega ślisk, no jest bardzo fajny, no a najlepiej się jedzie bez pontonu. Mega fajnie z oponką, ale jeszcze fajniej jest bez oponki, bo bez oponki jest większe, bo bez oponki jest mniej oporu, bo oponka też daje opór. Zapraszamy na siatkę wspinaczkową. Jak tam grupka? Grupka bardzo sprawna, ambitna, wszyscy wchodzą bez problemu, nie narzekają, także piękny dzień i co, bawimy się. Jestem przyzwyczajona do takich rzeczy. No pozdrawiam mamę, tatę, koleżanki Laurę, Weronikę, Lenę i jeszcze Nelę. Od razu pozdrawiam moją ciocię Sylwię i wujka Adamo. Dziewczyny, teraz macie 10 minut na znalezienie kamienia lub patyka, na którym będziecie mogły narysować swoje ulubione zwierzątko. I pozdrawiamy Idę z Wiadomości z Wiela, Wiadomości z Wiela. Dzień dobry, jesteśmy na dokładach i pomagamy, żeby wszystko było dobrze. Dzień dobry, idziemy do panatka się spytać, czy wszystko gra, czy wszystko dobrze jest. Dobra, szybko idziemy. Tak, oczywiście. Widzę, dzieciaki bardzo dobrze się bawią. Kłady śmigają jeden za drugim. Panowie. No, jest bardzo fajnie. Wszyscy szczęśliwi. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Wszyscy jeżdżą bezpiecznie i to mnie cieszy. Mnie tak samo, więc dziękuję panu bardzo. Miłego dnia. Do widzenia. Jestem z grupy przygotowa dla chłopców, nazywam się Leon i będziemy grali teraz
Ja nazywam się Nathan i będziemy przekazywać mikrofon, dopóki wszyscy się nie przedstawią. Nazywam się Kuba Pabian i będziemy też grali w siatkówkę. Nazywam się Mikołaj Skotak i mam nadzieję, że będą trzy rundy zbijaka. Dzisiaj grupa Paintball Quad bawi się na laserkach. Kogo celujesz? We wrogą drużynę. Ale co ci zrobili? Walczymy z nimi. O co? O wygraną. No i dobrze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na atrakcji dodatkowej, jaką jest skuter wodny. Jak widzimy, pierwsza dwójka już poleciała, reszta czeka. Jest naprawdę gorąca atmosfera, zresztą pogoda nam super dopisuje i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Ej, jak się podobało? Nie no, super było. Prędkość, emocje, hit, top. Powtórzyłbyś, polecił następnym osobom? Na pewno. Myślałem, że będzie takie, a było naprawdę mocne. Bardzo mocne, tak. Polecam. Emocje po przejeździe? Bardzo fajnie, bardzo mi się podobało, mega szybko, super atrakcja, jestem zadowolona, że kupiłam tę atrakcję. Polecasz innym? Polecam, bardzo, bardzo polecam. A co tam słychać w Słonecznej Sawie? Cześć, jestem Marcel, moim wychowawcą jest pan Kuba i pozdrawiam moją całą rodzinę, mamę, tatę i mojego pieska Pinczusia. Cześć, jestem Pola i moim wychowawcą też jest pan Kuba, pozdrawiam rodziców. Cześć, jestem Max, jestem z laserków i challenge'u i pozdrawiam babcię. Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę i całą moją rodzinę, dziadków i babcię. Pozdrawiam mojego tatę i mamę, pieska i całą moją rodzinę. Cześć, jestem Julian i chcę pozdrowić moją mamę, moją siostrę, mojego tatę i w ogóle wszystkich z moich rodzin, z mojej rodziny. Przypominamy, że wszystkie zdjęcia z obozów dostępne są na naszej stronie racasfan.pl/fotorelacje, gdzie zapraszamy, aby codziennie zobaczyć, co się u nas dzieje. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszamy jutro. Cześć.